ocenić ten nowy set od 0 do 10. O, tego jeszcze nie grałem. To jak byście ocenili? 1, 9 na 10. Okej. No mi się podoba strasznie. 9 na 10, 9 na 10, bo Ari nie jest 5 postem. Aha. Mi się jakiś mega trudny wydaje. Nie wiem, ja tak szczerze gram sobie to PBE. I to nie jest dobra wróżba na ten set 10, ale nie mam jakiejś giga ochoty ogólnie, żeby grać w ten set 10. Jak mam być szczery. Taki, no nie wiem, po prostu nie mam jakiejś szczególnej ochoty, żeby grać, nie? Jak czasami był jakiś nowy set PBE, to kurde mogłem nerdzić i nerdzić. To teraz se ta gram i... No se gram, nie? Bo zanim wychodzi na live, to ty już grasz? Ale co to zmienia? Jakby poprzednie sety też grałem i zajebiście mi się grało i miałem codziennie coś takiego, że o, ale bym pograł se w TFT. A w tym secie tak, no, mam bardziej coś takiego, że o, ale pograłbym se w coś innego. Nic się tu za bardzo nie klei. Potrzebujemy jeszcze kolejnego hardsteela. To przerwę zrób. No ale wiesz, to też nie... Co ja będę na YouTube'a nagrywał? Widzowie se pójdą. Też tak lipa. Nie będą mieli co oglądać. Dobra, liczę tutaj na jakieś hardsteele. O kurwa. Dobra, to może olać to. I zrobimy sobie coś takiego. Może... Nie no, nie wiem czy Lulu. Na YouTube coś byle mieć? Nie no, słabo. Ja mówię chleb w jajku. Po prostu. No i nie zrobię tutaj ekonomii. Dobra, może nawet piąty w takim razie. Jest jakiś Dazzler. No czekamy na jakiegoś Chosena. Czyli tylko ja mówię o chlebki? No, chyba ta. Chyba ta. Tylko czy ja chcę znowu grać Spellweavery? Jest Seraphine w KDA. Ho. No dobra, wezmę. Druga próba po prostu.
No można spróbować niby. Można spróbować. Robimy już jej Gianta, żeby coś miała. Ale w ogóle Kubox jaką ma zajebistą ikonkę z tego Hype Traina. Aktualny konduktor Hype Train. Zajebiste. Kubok, zbierasz Instagramy moich widzek? No nieźle. Dobra, wezmę sobie łezkę. To dobrze, że mojego nie podałam. No, dobrze dla Kuboxa. Oczywiście żart. Żart, tak. Bez spiny. Chill, chill. Dobra, tu jest Guardian, Country, Disco. O, tu jest Spellweaver. Niedobrze. Kubox. No nie, no i te country. Chociaż czekaj, może nawet wygram. Wygram jednak, dobra, łatwo nawet. Jest Viego. Co, jakiś Edgelord? A w co gościu miał tego Yasuo? O, w Edgelorda. Nie, to tak samo jak w tego, jakbym w te Spellweavery grał. Właśnie bez większej różnicy. Bo i to jest kontestowane. To zostanę chyba w tym i sobie jeszcze raz spróbujemy tą Seraphine zagrać, tylko tu będzie problem z dokręceniem jej po prostu. No to może być problematyczne. No ale dobra, zobaczymy. Dobra, coś pod manę dostanę. Gówno. O, spoko, już lepiej. I rękawiczka. A może ja bym tutaj nie grał Niko? Tylko zamiast tego jakiś sentinelów na front? Ale na razie zostawię jak jest. Mógłbym niby Redemption zeslamować, ale szkoda mi tą łezkę marnować, bo później znając życie i mój fart, to nie dostanę tego z powrotem i nie będę mieć many. Ma na generatora na nią.
i będzie problem. Crown Guard. Może ten Crown Guard? O! Jeszcze dostałem tego ziomka. Dobra, to zajebiście. To git w takim razie. Chyba że ja później zagram sobie jakiegoś innego carry. Typu na przykład Ahri w Chozena. No, to będzie chyba lepsza opcja. I w ten sposób sobie coś tu kminić. Możesz zrobić fona. Zawsze to jest jakaś opcja. O kurde. Ale tego mam już na dwójkę. No dobra, to chyba jednak zmienię na takie coś. Na razie. I dogram sobie na siódmym tego Gragasa. I tyle. Wie ktoś co zrobić jak lędźwia bolą od siedzenia? Wstać i się poruszać. Może pomoże. Szkoda, że się nie da zrobić spela emblemu. Jak już potrzeba ich 10, to kurde fajnie by było, jakby się dało zrobić ten emblem. Jest Ahri. Ahri. Dobra, na szczęście jest też dużo łez. Mam nadzieję, że po tej gierce nie będzie dużo łez. Witamy ponownie, Matakanga. Sorry, była najbliżej. I'm sorry. Dobra, czyli ten ma Ahri i gra tego Spellweavera. A, dobra, bo to ten sam, co grał tą Ani. Kurczę, może być ciężko. Ale to w sumie... Wyciągnął 3 Serafin. Nie wiem, czy on będzie celował więcej. Może jednak warto spróbować ją rolnąć. Może warto spróbować. O-o. Dobrze. Jest git. Dobra, roluję. Próbuję ją tutaj zrolować. Dobra, jest eko 2. Giga dobrze, giga dobrze.
I może zagrać by jakieś 5-5. No bo tą Lilię też bym zagrał właśnie dla tego Sentinela. A pierdolę. Mówią, że jak coś jest głupie, ale działa, to wcale nie jest głupie, nie? Dobra, jest Radiant. Co prawda nie mam Radianta dla mojego carry. Ale może to bym wziął. Dobra, itemy są w miarę git. Tylko spell kryta brakuje. Chyba podobnie jak w poprzedniej gierce. No i tak jak też w poprzedniej gierce, jeszcze 3 Serafim brakuje mi. Nie wiem, czy się opłaca zbierać tą Lilię, czy tak średnio. Nie wiem. Siema Raksuo. Czy już jest set? Nie, w środę będzie. W środę. Dobra. Kurde, to też jest fajne, bo bym mógł jakoś szybko już tą Serafin dorolować. W sumie mam dwie rękawiczki. Nie no, liczę, że dostanę. Liczę, że dostanę. Dobra, gites. No, a liczę, że dostanę tą po prostu tego Needlessa, nie? Do spellkryta po prostu. Mnie się nie podoba ten set, za dużo się dzieje. Wiesz co, pytałem właśnie dzisiaj tutaj ludzi zgromadzonych na czacie, co, jak tam, jakie mają odczucia co do tego właśnie nowego setu. I większość wypowiadała się pozytywnie, ale ja tak sobie gram ten set i też mam w sumie tak takie mieszane odczucia, o tak powiem, że mam takie mieszane odczucia. Kto ma już Samirę 3? O Jezus Maria. Jeszcze na win streaku. Oj. No, nieźle. Dobra, w sumie ja tutaj nie mam co czekać. Ja pierdolę. Nie pytajcie. Jest to jeden z setów, w którym raczej za dużo nie pogram, no ale jeszcze może podejdzie. No może tak. Ja gdybym nie robił YouTube'a, to w sumie tak samo. Tak samo bym raczej powiedział. No nie, Needless jest na
Na Jeanie. No dobra, to raczej go tutaj nie dostanę. Już czekaj, ja już wybieram. Nie no, kurna chata. Nie ma. Co ja tu mogę wziąć? Dobra, wezmę sobie pasek chociażby. Jest mniej jednostek, tak. Jest mniej. To się zgadza. Lulu coś niby robi. Może bym coś jej dał? Chociaż w sumie mogę mieć zaraz Amumu 3, więc nie wiem czy... Chociaż w sumie bym wtedy mógł itemki przerzucić na niego. Dobra, zrobię to. Zrobię tego Guardbreakera, niech ma. A czy Amumu ma jakiś przelicznik? Niby ma. Ale póki nie siądzie na trójkę, to tego nie robię. Nie wiem, mój team wygląda całkiem potężnie, a mimo wszystko przegrywam. Trochę średnio. Kurde, no ja tutaj muszę dostać tego Needlessa. Naprawdę, jak go nie dostanę, to... to będę wkurzony. Pojebana jest ta Samira? No, Samira jest mega fajna. Jeszcze jak masz ją na trójce. A jeszcze pokaż mi itemy, jakie... O Jezus, nie no, kurde, panie. Ten Infinity Edge bym zamienił, jak masz Executionera, ale no... Ora. Tak czy siak, nie? Nie wiem, no przecież mój team jest dobry. Czemu ja przegrywam? Do pizdy jest ta... Serafin, mam wrażenie. Chyba, że to właśnie kwestia braku spellkryta. No nie wiem. Mimo na pewno by to zboostowało obrażenia i to mocno. Dobra, jestem Needless, zarąbiście. Świetnie, świetnie. Nie mogło być lepiej. Dobra, niech będzie tak. Ja szukam tutaj tego Amumu na trójkę. Jakby ktoś pytał. No, prawie dwa razy więcej robi. To jest różnica. Spora. O nie, nie zdążyłem. Amumu. Where are you? Dobra, teraz możemy wchodzić z Niko, no i później jakiś... jakaś Ari. Ha, w sumie mógłbym wszystko domknąć na ósmym. Po prostu zagrać za Lulu na przykład.
Ari. I mam wtedy 5 KDA i 5 Spellweaver. Jak dobrze, że nikt nie pyta. Pierdolę. Dobrze, tutaj mamy Rapid Fire z Hard Steelem. Dalej mamy 7 Hard Steel. Sentinele. No i te country potężne. Potężne country. Ale ten Radiant tak mi średnio siadł, mam wrażenie, że kurczę, byłoby dużo lepszych itemów niż ten Ionic. W ogóle ile wytankował? Tak dużo wytankował? W sekundę zniknął? Dobra, no jest Ari. Spoko, spoko. To już sobie zrobimy to. Ale no nie wiem, to tak wygląda jak znowu jakieś top 4 albo top 5 tymi Spellweaverami. Dobra, wejdziemy sobie i wchodzisz ty. I wchodzisz ty tu. Ty możesz trzymać TG. Dobra, tu nic nie ma. No jeszcze jakiś trzeci item dla niego by się przydał. Ewentualnie jakiś spell crit blue buff dla Ari. Ale zobaczmy, czy my w ogóle jesteśmy w stanie wygrywać. Ta w ogóle dostała itemy na AD. Dobra. Jakbym ugrał top 2, to byłbym mega zadowolony. Tylko, że z tym hardsteelem też ciężko. Nie, dobra, jak tu jest Urgot 3 i Samira 3 w country, to jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że to już jest top 1. To już jest pograne. A co to za augment? O, on jeszcze dropi golda. No, nie no, GG. Po pierwsze, country są mega mocne, a po drugie, no ta Samira jest w ogóle nie do zajechania. Się inaczej, ona zajeżdża wszystkich. Urgot, no też spoko. Też robi robotę, też go graliśmy jako carry. Co? Co ja tu widzę? Jakiś priming dla Ropsiego? Dobra, jest top 3. Top 3. Ona jest moim chosenem. A super fan chyba działa tak, że zawsze daje ten sam item, nie? Ciekawe, jaki by dostała Serafin. Ola wysła stopy za suba. No i nie wiem, jest tu szansa coś jeszcze rolnąć?
Okej. Redemption. Dobra, no daj tą redempcję. No nie. Czekaj, ja chyba gram drugi raz na niego. Ale lipa. To nie schajrolowałem za bardzo, jeżeli chodzi o matchmaking. No nie ma szans na to. Nie ma szans wygrać. No dobra, ale top 3 tą Seraphine zrobiliśmy. Nie można powiedzieć, że nie przetestowaliśmy.